Witam Państwa po przerwie. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 10.5. To jest porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność burmistrza miasta i gminy Myślibórz. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Myślibórzu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność burmistrza miasta i gminy Myślibórz. Na podstawie przepisów prawnych uchwala się, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi pani Janiny Walkowiak na bezczynność burmistrza miasta i gminy Myślibórz w związku z niezałatwieniem prośby o wydanie kserokopii decyzji administracyjnych o wymiarze podatku rolnego za lata 2013-2015 dotyczących działki, której skarżąca jest współwłaścicielką, uznaje się skargę za zasadną. Uzasadnienie faktyczne i prawne sposobu załatwiania skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Pismem z dnia 31 marca 2016 roku pani Janina Walkowiak, zwana dalej skarżącą, złożyła skargę na bezczynność burmistrza miasta i gminy Myślibórz. Data wpływu do Biura Rady Miejskiej 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Prawa Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku skargę dotyczącą działalności wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy. Skarżąca zarzuca burmistrzowi, że do dnia złożenia skargi, to jest do dnia 31 marca 2016 roku, nie otrzymała kserokopii decyzji administracyjnych o wymiarze podatku rolnego za lata 2013-2015 dotyczących działki, której jest współwłaścicielką, a o które występowała do burmistrza pismem z dnia 4 grudnia 2015 roku, a następnie pismem z dnia 22 lutego 2016 roku oraz że na swoje pisma nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Skarga była przedmiotem rozpoznania i zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną, która wypracowała swoje stanowisko na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku. W toku rozpatrywania skargi na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez burmistrza, wysłuchaniu wyjaśnień złożonych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2016 roku przez pracownika referatu podatków i opłat oraz po zapoznaniu się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie ustalono, że po wpłynięciu pisma z dnia 4 grudnia 2015 roku pracownik referatu podatków i opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego informował ustnie skarżącą podczas jej wizyt w urzędzie, że nie można wydać kserokopii decyzji podatkowych za lata 2014-2015 dotyczących wyżej wymienionej działki, ponieważ za ten okres decyzje nie zostały wystawione z uwagi na to, że w latach 2014-2015 wystąpił szereg zmian dotyczących współwłaścicieli przedmiotowej działki, jednakże na żadne z pism skarżącej nie została udzielona odpowiedź pisemna. W dniu 21 marca 2016 roku organ podatkowy wydał decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok 2014 i 2015 dotyczące przedmiotowej działki, do której skarżąca jest jednym ze współwłaścicieli. Wyżej wymienione decyzje zostały wysłane pocztą i odebrane przez skarżącą w dniu 11 kwietnia 2016 roku, to jest już po złożeniu przez nią skargi. Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok 2013 dotycząca przedmiotowej działki została skarżącej skutecznie dostarczona. Od decyzji tej strona złożyła odwołanie utrzymane w mocy decyzją z dnia 13 czerwca 2013 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, o czym skarżąca została również poinformowana pisemnie przez organ drugiej instancji.
Nie wydano natomiast skarżącej kserokopii powyższej decyzji, o którą wystąpiła w swoich pismach z dnia 4 grudnia 2015 roku i 22 grudnia 2016 roku. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Natomiast artykuł 140 wyżej wymienionej ustawy mówi, że paragraf pierwszy o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Paragraf drugi. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Rada Miejska stwierdza, że odpowiedź na pisma skarżącej z dnia 4 grudnia 2015 roku oraz 22 lutego 2016 roku nie została udzielona zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy ordynacja podatkowa. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska zarzuty zawarte w skardze uznaje za zasadne. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi do projektu uchwały? Pan radny Jerzy Werachowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałem po prostu wyrazić tutaj, wyjaśnić niefortunność ustawy, która skarga jest skierowana do w zasadzie na działania burmistrza, na o jego bezczynność. Takie ambiwalentne odczucia, bowiem widzę, obserwuję pracę burmistrza i stwierdzam, że nie mam najmniejszych podstaw do tego, aby stwierdzić o jakiejkolwiek bezczynności. W większości przypadków procedura jest taka, że no chociażby na przykładzie mojego zakładu pracy, jeśli jakiś pracownik nie dopełnił swoich formalności, więc najpierw jest skarga skierowana do dyrektora szkoły. Tutaj też tak myślę, że powinno być, bowiem jest to troszeczkę, uważam, niesprawiedliwe w stosunku do burmistrza. Faktem jest, że zawinił pracownik, którego zwierzchnikiem jest pan burmistrz, natomiast no, obrywa tutaj burmistrz. Z drugiej strony, no, nie chcąc łamać prawa, komisja rewizyjna stwierdziła zasadność tej skargi, więc w pewnym sensie no, muszę powiedzieć, że z przykrością no, będę musiał poprzeć tą skargę, panie burmistrzu, aczkolwiek moje odczucia są zupełnie inne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Pan radny Marek Anczak. Trochę tak, panie przewodniczący, szanowni państwo, odnośnie tego konkretnego przypadku. Sprawa jest indywidualna i bezczynność burmistrza dotyczy tego konkretnego przypadku. Tutaj pan radny się bardziej odniósł generalnie do pracy burmistrza, a aczkolwiek i skarga, i samo postanowienie komisji rewizyjnej dotyczy tego konkretnego przypadku. Komisja stwierdziła, nie tylko dlatego, że nie chciała łamać prawa, ale komisja rewizyjna działa zgodnie z prawem. I dlatego stwierdziła, że w tym konkretnym przypadku pan burmistrz zarzuciła mu bezczynność i ta bezczynność miała podstawę prawną. To jakiej wagi to jest uchybienie w kierowaniu urzędem pana burmistrza, to już zostawmy odczuciu dla samych mieszkańców. Niech każdy sam stwierdzi, chociaż moim zdaniem to jest bardzo taka sprawa, można nawet powiedzieć, błaha. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pani skarbnik, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Pisma, o których dzisiaj mowa, wpłynęły do urzędu i skierowane były do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem ich załatwienia. Wydziału, którego pracę nadzoruje skarbnik gminy, czyli ja. Jak widać, sprawa nie została załatwiona w sposób należyty.
gdyż podatnikowi udzielono odpowiedzi ustnej, a ta odpowiedź powinna być pisemna i w tym przypadku naruszono artykuł 139, paragraf 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Jest to zdarzenie incydentalne, które wymknęło się spod kontroli, więcej się nie może powtórzyć. Przepraszam podatnika za brak udzielonej odpowiedzi w formie pisemnej. Przepraszam Państwa radnych za to, że musieliście się zajmować tą sprawą na komisjach i na dzisiejszych obradach sesji Rady Miejskiej. No i przede wszystkim przepraszam Pana Burmistrza za to zdarzenie, za ten incydent, który więcej się nie powinien powtórzyć i dołożę do tego wielkich starań. Przepraszam i dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Zgłasza się Pani Katarzyna Królak, sekretarz gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, tak, z 2006 roku, do zadań sekretarza gminy należy zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania urzędu, w tym nadzorowanie terminowości załatwiania spraw w urzędzie. W kwestii uzupełnienia to, co powiedziała Pani Skarbnik, do urzędu miesięcznie wpływa do 1500 pism, wniosków, podań. I to zdarzenie miało taki charakter incydentalny, co nie zmienia jednak faktu, iż skarga była zasadna. A po jej zaistnieniu wdrożono działania, które mają na celu ściślejszy nadzór nad terminowością załatwiania spraw. Są na bieżąco sporządzane takie raporty terminowości załatwiania spraw na poszczególnych wydziałach, które są generowane w systemie elektronicznym obiegu dokumentów. I na bieżąco uzgadniane są kwestie załatwiania spraw z kierownikami poszczególnych wydziałów. Dodatkowo Pan Burmistrz podjął decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla pracowników urzędu i także dla jednostek podległych z zakresu właśnie kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej w zakresie terminowości udzielania odpowiedzi. Także też przyłącza się tutaj do przeprosin Pani Skarbnik za to, że musieliście Państwo poświęcić czas swój i Pan Burmistrz również na tą sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moment, Pan Radny Piotr Rygiel był pierwszy, później Pan Radny Chojecki i Pan Radny Marek Anczak, tak? Panie Marku? Tak? Okej. Okay. Proszę bardzo, Panie Radny. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w odniesieniu do słów Pani Sekretarz i kolegi Anczaka, także uważam, że jest to sprawa błaha. Pomijając aspekt formalny, czyli ordynację podatkową, która w sposób jednoznaczny określa w jakim trybie, w jakim terminie, co powinno zostać beneficjentowi informacji udostępnione, jak również świetnie znam przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli chodzi o czas odpowiedzi na to pismo. Z tego co wiem, a dopytywałem o to na komisji, ani gmina, ani podatnik z tego tytułu nie zostali narażeni na żadne szkody finansowe, o jako o takich mówimy. Również z tego co wiem, zanim wpłynęła skarga, czy w czasie kiedy ta skarga wpływała do biura rady, do pana przewodniczącego, ta sprawa została już wyjaśniona. W mojej ocenie, ja chciałem zdanie odrębne w tym zakresie wyrazić, była to zwykła złośliwość tego beneficjenta, nie pierwsza zresztą i pewnie nie ostatnia w stosunku akurat do urzędnika i stanę tutaj w obronie urzędnika. Uważam, że ta... Można, bo to jest moje zdanie. Panie radny, to jest zdanie pan moje głos. Odrębne. Pomimo tego no. Mówię, znam ordynację podatkową i wiem, że powinien urzędnik wydać tę informację w czasie, ale ta sprawa mogła mieć inny charakter, mogła zostać załatwiona u pani skarbnik i tak jak radny Anczek mówi, jest to sprawa błaha i możemy wiele takich spraw różnych wyciągać na sesję, ale czy to ma sens, czy mamy tutaj, nie wiem, rzucać kłody pod nogi, czy pani skarbnik, panu burmistrzowi, czy komukolwiek innemu, czy innemu kierownikowi. Nie pracuje ten, kto się nie myli. Ja osobiście znam tego pracownika i uważam, że jest to rzetelna osoba i po prostu no, tak się zdarzyło ze względu na natłok pewnych obowiązków. Być może inne były sprawy i to jest moje zdanie odrębne. Także podkreślam, ordynacja stanowi swoje i pod względem formalnym jak najbardziej termin został przesunięty. Przepraszam, beneficjent nie otrzymał informacji w wyznaczonym terminie, ale jest także drugi aspekt, o którym tutaj chciałem właśnie powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan radny, pan radny Chojecki, później pan radny Marek Anczak, a później pan radny Artur Narcysowicz.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy. Ja chciałem wytłumaczyć sytuację i moje zachowania za chwilę przy głosowaniu. Analizując sprawę, stwierdzam, że skarga powinna być rozpoznawana w kierunku na pracownika, nie na burmistrza. Tak naprawdę, jeśli byśmy przeanalizowali przepisy ordynacji podatkowej, doczytalibyśmy się, że ona dotyczy tylko i wyłącznie zawinienia pracownika. To od burmistrza powinno później już zależeć, jak będzie rozpoznawana sprawa już wydziałowo. Dlatego moje zdanie jest takie, że będę przeciwko, dlatego że tutaj powinniśmy rozpoznawać tą skargę na pracownika, nie na burmistrza. Co więcej, należałoby również popatrzeć, że ta sprawa ma drugie dno. Wszyscy petenci, którzy przychodzą do urzędu, wiedzą, że najwięcej spraw załatwianych jest w Wydziale Finansowo-Budżetowym. Tam pani sekretarz trzeba byłoby zrobić audyt stanowisk i zastanowić się, czy ci pracownicy są przeciążeni pracą, a z tego co ja obserwuję, to są przeciążeni pracą. Wielokrotnie rozmawia się w kuluarach, że obiecywało się kilkukrotnie, że będzie wykonany audyt stanowisk w urzędzie. Do dnia dzisiejszego nie słyszałem, żeby taki audyt był wykonany. Prosiłbym przy okazji już na kanwie tej skargi, aby taki audyt stanowisk wykonać i zaprezentować go dla wszystkich radnych pod kątem przeciążenia pracą danych pracowników. To jest moja prośba. I już właśnie chciałem mieszkańcom tłumaczyć, dlaczego tak będę głosował. Dlatego, że ordynacja podatkowa mówi o zawinieniu pracownika, a w drugim rzędzie mówi o naruszeniach popełnionych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym nie zgadzam się, że ta skarga jest na burmistrza, jestem przeciw. Mógłbym rozpoznawać tą skargę na pracownika i wówczas byście Państwo widzieli, jak będę głosował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Antczak. No niestety, panie przewodniczący, ze sprawy błahej stawała się sprawą bardzo chyba istotną na tej sesji. Sprawa jest bardzo prosta. Urzędnik w ciągu 14 dni nie odpowiedział na pismo petenta. Burmistrz odpowiada za pracę urzędu. To skarga wpłynęła na działanie burmistrza, bo na nikogo innego, zgodnie z przepisami prawa, nie mogła wpłynąć. Komisja rewizyjna rozpoznała sprawę i podjęła, nie wiem czy jednomyślnie, ale rozstrzygnięcie, że skarga jest zasadna i na tym powinniśmy zakończyć tę sprawę. To, jak indywidualnie będą Państwo radni głosowali, to jest Wasza sprawa. Niemniej jednak Pani Skarbnik i Pani Sekretarz, chyba jak jakiekolwiek przeprosiny do kogokolwiek, to powinny płynąć z ust Pana Burmistrza. Jeśli takowe w ogóle tutaj padły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłaszał się Pan Norsosowicz. Proszę bardzo. Już nie? Pan Mecenas? Proszę bardzo, panie mecenasie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu. Gdy ta skarga wpłynęła, była ona oczywiście przedstawiona również mojej osobie. Dokonywałem jej wstępnej analizy, głównie pod względem formalnym. Faktem jest, że skarga dotyczy osoby pana burmistrza. Faktem jest również, że pan burmistrz w tej sytuacji w ten sposób osobiście nie zawinił. Błąd w mojej ocenie nastąpił bez wątpienia, ale odpowiedzialność za to ponosi pracownik. Oczywiście rzeczą leżącą po stronie pana burmistrza jest ewentualne wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do pracownika, jeżeli stwierdzi, że jest taka potrzeba. Ewentualne również wdrożenie procedur pozwalających na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Uważam, drodzy państwo, że czasami nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta skarga w mojej ocenie, co zresztą już padło w dniu dzisiejszym na sali, dotyczy sprawy na szczęście błahej.
sprawy, która tak naprawdę nikomu nie wyrządza żadnej szkody, nie przynosi nikomu żadnej korzyści. Jest ona tak naprawdę w sensie zarówno prawnym, jak i faktycznym bez większego znaczenia. Wystarczyło, drodzy Państwo, żeby w odpowiedzi na pierwsze pismo pani skarżącej pracownik udzielił odpowiedzi, że decyzji za lata 2014 i 15 nie wydano i że w związku z tym kserokopii ich siłą rzeczy, co jest jasne, doręczyć się nie da i jednocześnie dostarczenie kserokopii za rok 2013 to zamknęłoby sprawę. Podobno, tak tłumaczy się pracownik, odpowiedź została udzielona w sposób ustny, no co jednak jest w tej chwili rzeczą nie do wykazania, a formalna odpowiedź nie nastąpiła. Zatem głosując w zakresie tej uchwały, proszę wziąć pod uwagę te okoliczności, o których mówiłem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W dniu dzisiejszym zostały podjęte środki naprawcze, zostały podjęte działania, które mają zapewnić taki sposób działania, który w przyszłości nie pozwoli na powstanie podobnych sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze prosił głos pan burmistrz Piotr Sobolewski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Z doświadczenia, które posiadam jako samorządowiec znajdujący się w organie uchwałodawczym, który również rozpatrywał wcześniejsze skargi składane w różnego typu sprawach poprzedniej kadencji, uznaję, że z decyzją komisji rewizyjnej po prostu dyskutować nie wypada. Jedyne, co mogę dzisiaj powiedzieć, to tyle, że w tej konkretnej sprawie należałoby wykonać trzy czynności. Przede wszystkim posypać głowę popiołem bez względu na rangę, jaka jest w danej sprawie przypisywana, przeprosić i dopilnować, wprowadzając odpowiednie tryby zmieniające nadzór nad obiegiem kancelaryjnym w urzędzie, aby więcej do takich zdarzeń nie dochodziło, co też niniejszym publicznie w obecności wszystkich Państwa czynię. Bardzo dziękuję za tę postawę, którą wykazały się pani kierownik jak wydziału, w którym doszło do zdarzenia, pani sekretarz jako nadzorująca obiekt kancelaryjny. Tak to sobie właśnie wyobrażam. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest dla nas nauczka. Nie ma spraw w obiegu kancelaryjnym mało ważnych i bardzo ważnych. One wszystkie mają tę samą rangę w świetle przepisów prawa. Tyle mam do powiedzenia na temat. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Zgłaszał się pan radny? Nie? Już nie? Dobrze. To co? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie mandatu do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Trzech radnych. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Pięć, pięć, pięć. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Jest nas 21. 6, to znaczy, że mamy 15 radnych za. Tak. Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada 15 głosami za, przy 5 przeciw i przy 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność miasta i gminy Myślibórz. Jakie wątpliwości mamy? Pan radny Chojecki? Nie, panie radny. Po głosowaniu, przykro mi bardzo, niestety, tylko uwagi formalne. Nie udzielam panu głosu. W sprawie uchwały już nie. W sprawach różnych. Dziękuję bardzo. Spóźnił się pan. Po głosowaniu, panie radny, nie udzielę panu głosu na temat uchwały. Jak? Proszę pana, panie radny, skoro jest po głosowaniu, panie radny, jest po głosowaniu. Nie udzielam panu głosu. Jest po głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Panie radny. Panie radny. Panie radny, wnioskuje pan, żeby pan mecenas wyjaśnił tę sprawę? Panie mecenasie, proszę bardzo, czy po głosowaniu coś można? Proszę zabrać głos na ten temat. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, o tym, czy i komu udzielić głosu w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej, decyduje przewodniczący. Nie znajduję zapisu, który mówiłby, iż przewodniczący w określonych przypadkach ma obowiązek takiego głosu udzielić. Dziękuję bardzo. Nie udzielam panu głosu, panie radny, w sprawach różnych. Pan radny Rygiel się zgłasza w sprawie formalnej. Tu udzielam głosu, proszę bardzo. Panie przewodniczący, w związku z wątpliwościami chciałbym złożyć wniosek formalny o 5 minut przerwy. Proszę bardzo, 5 minut przerwy. Daję pod głosowanie wniosek radnego Piotra Rygla o 5 minut przerwy. Czy wyrażają państwo zgodę na 5 minut przerwy? Tak. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę państwa, stwierdzam, że Rada jednogłośnie 21 głosów za jest za 5-minutową przerwą. Wznawiam obrady Rady Miejskiej po 5-minutowej przerwie. Proszę zajmować miejsca. Panie radny, proszę zająć miejsce. Proszę państwa, udzielam głosu panu mecenasowi. Proszę bardzo, panie mecenasie. Proszę o spokój. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jeszcze przed zajrzeniem do statutu regulującego kwestie między innymi prowadzenia obrad Rady Gminy. W statucie brak jest przepisu, który nakazywałby przewodniczącemu udzielenie głosu radnemu w celu wyrażenia zdania odrębnego po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą. Za to chciałbym przypomnieć tak naprawdę dwa zapisy tego statutu. Paragraf 36 ustęp 1 statutu mówi, że przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. I ustęp 3 tego paragrafu 36 statutu mówi tak. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady. Dziękuję. Dziękuję panie mecenasie. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Czy mają państwo pytania? Tak, mają państwo pytania. Zgłasza się pan radny Piotr Kuzyk. Panie radny, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Panie burmistrzu, 31 marca spotkał się pan z podokrętem firmy Ekomyśl z panią Anodinę Mantulen w sprawie inwestycji dotyczącej budowy świetlicy w dalszym. Może parę słów pan powie na ten temat coś? I 5 kwietnia, jak również 6 kwietnia, tutaj od razu to jest, bo to jest można powiedzieć połączone to będzie. Spotkał się pan z Arkadiuszem Mazepą, wicedyrektorem w gabinecie marszałka zachodniopomorskiego Olgierem Gablewiczem. Tematem spotkania było odwołanie gminy Myśliwy od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie kontraktu samorządowego. Też na ten temat chciałbym usłyszeć od pana odpowiedź. I dalej.
12.04 spotkał się pan w godzinach późniejszych z panem Robertem Drozdem, dyrektorem regionu oświetlenia Szczecin, oświetlenia spółka oraz Mariuszem Lukowskim, dyrektorem regionu dotyczący dystrybucji Dębno. Spotkanie dotyczyło kwestii wypracowania posterunku energetycznego w Myśliborzu oraz problemy oświetlenia na terenie gminy. Może parę słów na ten temat odnośnie, czy taki posterunek w Myśliborzu zostanie przywrócony, czy nie. I panie burmistrzu, jeszcze jedna sprawa. Tutaj pan, był jeszcze pan w Warszawie odnośnie obwodnicy Myśliborza. Chciałem pana to zapytać w interpelacjach, ale jak jestem już tutaj, to się spytam, czy dogadał się pan odnośnie w Warszawie obwodnicy, czy będzie wpisana na listę odnośnie budowy tej obwodnicy wokół Myśliborza i kiedy ta realizacja mogłaby powstać? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie radny. Zgłasza się pani radna Baczyńska-Warszawa. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja mam jedno pytanie. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest ocena wniosków na zabytki i chciałbym także wiedzieć, ile wniosków wpłynęło i czy znamy już wstępne rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Warachowski, proszę. Panie burmistrzu. Chciałbym zapytać odnośnie 12 kwiecień, spotkanie, 13 kwiecień, spotkanie z panią dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w sprawie użyczenia od ZCDN-u w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej pomieszczeń pod kątem zagospodarowania przy szkole podstawowej. Mianowicie, czy zapadły już jakieś decyzje? Dziękuję. Pan radny Marek Antczak, a później pani radna Piwowarczyk. 6 kwietnia, panie burmistrzu, spotkał się pan z panem Arkadiuszem Janowiczem. Arkadiuszem Janowiczem. Ale ja nie wiem, coś niewyraźnie z tym głosem, bo... Nie, za daleko po prostu, bliżej mikrofonu. Bliżej mikrofonu trzeba. Z Janowiczem. Wicedyrektorem z panem wicedyrektorem jednostki, która zajmuje się programami rozwoju obszarów wiejskich w Szczecinie, panem Arkadiuszem Janowiczem w sprawie wniosków złożonych przez gminę Myślibórz w kwestii dofinansowania przebudowy dróg gminnych na terenie sołectw Golenice, Kieszków i Sitno. Proszę przekazać nam więcej informacji, które wynikły po tym spotkaniu. Panie burmistrzu, też dołączę się do tego pytania odnośnie wizyty z kolegą radnym w Warszawie. Miesiąc temu pan mówił, że też w tym spotkaniu albo w tej wizycie będzie uczestniczyła pani starosta Myśliborski i tutaj nie widzimy, żeby ta pani starościna w tym spotkaniu w Warszawie brała udział. Co się stało? Też się pytam o ten posterunek energetyczny. To jest bardzo ważne, bo mieszkańcy skarżą się, że wszystkie sprawy muszą załatwiać w Dębnie. 15 kwietnia spotkał się pan z panią Małgorzatą Klowan, starszym inspektorem pracy, specjalistą z Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Sprawa dotyczyła analizy i podpisania protokołu z kontroli bieżącej w Urzędzie Miejskim. Może pan powiedzieć coś więcej z tego protokołu pokontrolnego? Tak. O, koniec. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Piwowarczyk, później pan radny Rygiel Piotr, a później pan radny Rafał Topolski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja mam pytanie do spotkania z 2 kwietnia. Spotkał się pan z Kamilem Kuklewskim,
z firmy A1 Videos w celu realizacji spotu promocyjnego miasta. Proszę powiedzieć, ile będzie kosztował nas ten spot? Czy już są jakieś wstępne uzgodnienia? I gdzie będzie on emitowany? I tutaj już trzech poprzedników, dwóch pytało o spotkanie z 7 kwietnia, ale jak widać, wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani tą obwodnicą, ale przeczytam tą informację, ponieważ zabłysnęło światełko w tunelu i 7 kwietnia razem z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Piotrem Karweckim wizytowaliśmy w Warszawie, gdzie spotkaliśmy się z zastępcą generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Iwoną Stępień-Pilipczuk. Podczas spotkania i rozmowy przekazałem osobiście komplet dokumentów, pism i decyzji wydanych do tej pory w kwestii budowy obwodnicy miasta. Przekazałem również opis obecnej sytuacji w mieście spowodowanej ciągłym wzrostem natężenia ruchu samochodowego. I powtarzam też pytanie, a ewentualnie może pan zreferuje, bo tak po kolei na pytanie odpowiadając możemy się też wszystkiego nie dowiedzieć, więc dobrze by było, żeby pan zreferował to spotkanie, czy to światełko będzie coraz bliżej. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Rygiel. Tak, oczywiście. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, mam trzy krótkie pytania. Pytanie odnośnie spotkania 5 kwietnia z Panem Arkadiuszem Mazepą w Biurze Marszałka. Chciałem zapytać, czy również Państwo pomimo tej sprawy strefy przemysłowej, tego dofinansowania, rozmawialiście o regionalnych programach operacyjnych i możliwości wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego? I również chciałem zapytać w odniesieniu do spotkania z panem Janowiczem, czy był poruszany temat dofinansowania remontu drogi ulicy Pionierów w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich z tak zwanej Schetynówki. Czy była rozmowa na ten temat? Być może się mylę, ale czy... I jeszcze jedno mam pytanie odnośnie spotkania. Panie Burmistrzu i Pan Radny Piotr Karwecki, braliście udział w spotkaniu czy posiedzeniu Euroregionu Gmin Polskich Pomerania. Chciałem zapytać, ponieważ teraz w tym roku zostanie uruchomiony Interreg 5A, jakie były tematy tego spotkania, ile może gmina skorzystać i jakie projekty partnerskie z partnerem niemieckim będą realizowane? Czy te wytyczne, jeśli chodzi o partnera z drugiej strony Brandenburgii, Pomorza Przedniego, one się nie zmieniły? Czy musimy mieć dalej tego partnera, który jest właśnie położony w obrębie tego euroregionu? Czy być może mogą być to inne jednostki? Mam tu także na myśli i Neuhindenberg i Zoltau, które mogłyby nas wspierać w tych projektach transgranicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Topolski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Radni, Szanowni Państwo. No i Panie Burmistrzu, właściwie też jestem żywo zainteresowany i obwodnicą, i strefą przemysłową, i tymi wszystkimi rzeczami, o które Państwo pytaliście. Zostało mi właściwie tylko jedno do zapytania. Chodzi o spotkania z 21 i 22 kwietnia dotyczące przedszkoli. 21 kwietnia spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich w sprawie uczęszczania tych dzieci w roku szkolnym 2016-17 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. I tutaj mam pytanie, czy się udało nakłonić rodziców, którzy dzieci mają w przedszkolach, do tego, żeby do zerówek puścili dzieci do szkół podstawowych. I drugie spotkanie też dotyczyło przedszkola, ponieważ spotkanie z panią dyrektor CDIDN-u w Szczecinie w sprawie zagospodarowania pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej na potrzeby przedszkola publicznego numer 2. I takie krótkie pytanie do tego, o co chodzi. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytanie? Pan radny Chojecki był pierwszy, proszę bardzo.
Udzielam głosu, panie radny, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, dziękuję za głos. Na koniec się odniosę bliżej do mikrofonu naszej, może panie radny. Na koniec się odniosę do naszej dyskusji, ale to później. Dziękuję za głos. Panie burmistrzu, 15 kwietnia spotkał się pan z Małgorzatą Klown, po polsku czytając, starszym inspektorem pracy, specjalistą z Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie w celu analizy i podpisania protokołu z kontroli bieżącej w Urzędzie Miejskim. Prosiłbym o ustosunkowanie się, jak ta kontrola pod względem BHP, pod względem Inspekcji Pracy, jak ta kontrola wypadła, czy pozytywnie, negatywnie, i przy okazji prosiłbym o złożenie takiego protokołu do Komisji Rozwoju Gospodarczego, w której ja urzęduję, celem zapoznania się szczegółowo z tym protokołem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani wiceprzewodnicząca, proszę bardzo, pani radna Siwiorska. Panie burmistrzu, ja mam dwa zapytania. Jedno dotyczy badań mamograficznych. Zawsze jestem ciekawa, na czym to polega współorganizacja gminy w tych badaniach. Czy to jest udział tam, pożyczenie budynku, prądu i tak dalej, bo także mnie to ciekawiło. I drugie, pozycja niżej. Prowadzą Państwo czynności zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2017 rok na wykonanie zadania w zakresie przeprowadzania szczepień, które uchronią młode pokolenie przed rakiem szyjki macicy. Chciałam zapytać, czy Państwo wiedzą, jakie będzie zainteresowanie, ile to osób będzie i jakie to pieniądze na to potrzebne? No i skąd te pieniądze Państwo chcą zdobyć? Kto się zajmuje w ogóle może w urzędzie tym tematem? Bo może bym chętnie nawet porozmawiała z tą osobą sobie w wolnym czasie, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Panie burmistrzu, czy teraz, tak? Odpowie Państwu burmistrz Piotr Sobolewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za te pytania dotyczące mojego sprawozdania międzysesyjnego. Tak jeszcze sobie pozwolę na malutką refleksję w kontekście poprzedniego punktu, kiedy Państwo rozpatrywaliście skargę na to, na bezczynność burmistrza. Z tego sprawozdania widać to taki paradoks. To się zbiegło, że wtedy, kiedy rzeczywiście ta aktywność burmistrza była wyjątkowa, bo ten miesiąc był rzeczywiście wyjątkowy, mówiąc bardzo kolokwialnie, to było fruwanie między Szczecinem a Warszawą za pieniędzmi na obwodnicę i za pieniędzmi na uzbrojenie strefy przemysłowej. I w tym momencie jeszcze wpływa takie pismo, które rzeczywiście potrafi troszkę w głowie napsuć szyków i myśli, ale jeszcze raz powtórzę, że rzeczywiście najważniejsze to w błędzie nie tkwić i ruszać się do przodu. Panie burmistrzu, do rzeczy. Przyjmuję i tę uwagę i natychmiast przystępuję do rzeczy. Zacznę więc od tych spraw, które powtarzały się w Państwa interpelacjach jako priorytetowych. Najpierw od kontraktu samorządowego. Rzeczywiście w kwietniu złożyliśmy komplet dokumentów z pismem przewodnim w sprawie odwołania od negatywnej decyzji w sprawie tych 3 milionów złotych na uzbrojenie gruntów przemysłowych w Renicach przy węźle zjazdowym. Jednakże ja wziąłem osobiście tę sprawę na siebie do prowadzenia po to, żeby nie wyglądało to tylko i wyłącznie na przesłaniu tego odwołania, ale żeby osobiście spotkać się ze wszystkimi, którzy w tej sprawie podejmują decyzje. I spotkałem się, proszę mi wierzyć, od samej góry do samego dołu. Rozmawiałem z panem marszałkiem Geblewiczem, z panem Arkadiuszem Mazepą, który był przecież tutaj w tym regionie, był starostą powiatu i odpowiada jak gdyby z ramienia pana marszałka za tę część województwa. Rozmawiałem również z panem Markiem Orszewskim, który osobiście nadzoruje sprawy kontraktów samorządowych w Wydziale Zarządzania Strategicznego i dotarłem nawet do tego urzędnika, do pracownika, który był w komisji zatwierdzającej i który podpisał się pod tą negatywną decyzją. Oczywiście nie odpowiem Państwu dzisiaj, jak wygląda dalsza sprawa z tym odwołaniem, ponieważ komisja w Urzędzie Marszałkowskim ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszego odwołania. Powiem tylko tyle, że pan dyrektor Marek Orszewski poświęcił
mi godzinę czasu, cierpliwie wysłuchując wszystkie te nasze uwagi, w których wskazywałem wyraźnie, że te zarzuty kierowane pod adresem Myśliborza i spuentowane negatywną oceną w przypadku innych gmin zostały skierowane jako uwagi do uzupełnienia. Natomiast nam nie dano szansy na to, aby te uwagi uzupełnić. I na tym polega nasz zarzut w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego, że jest to niesprawiedliwe, nierówne traktowanie beneficjentów. I odniosłem wrażenie, że urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego nie mają jak gdyby jakiejś merytorycznej odpowiedzi na ten zarzut. Oczywiście podnoszony jest cały czas jeden, że gmina nie jest właścicielem gruntów, na których zamierza inwestować i uzbrajać strefę. Natomiast nigdy, to ja podnosiłem, nigdy wcześniej na etapie projektowania i składania kontraktów samorządowych nie podnoszono tego zarzutu. I nie zapytano nas o gwarancje dotyczące realizacji tej inwestycji. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że w momencie składania tego odwołania, do odwołania dołączyliśmy 8 listów intencyjnych od przedsiębiorców, od inwestorów, którzy wyrazili, mówiąc delikatnie, ogromne zainteresowanie inwestycją na terenie strefy. To zrobiło wielkie wrażenie, bo dowiedzieliśmy się, że pozostałe gminy, które uzyskały pozytywną wstępną decyzję, bo są dwa etapy. Jest ten pierwszy etap formalno-prawny, który przeszła gmina Dębno, Barlinek i Pełczyce i od którego my złożyliśmy odwołanie. Będzie jeszcze drugi etap weryfikacji. Natomiast no, te pozostałe gminy składały, zdaje się, 2 czy 3 listy intencyjne. My złożyliśmy ich 8. I pracowaliśmy właśnie w taki sposób, żeby wykazać skalę atrakcyjności tych gruntów. A w rozmowie z panem marszałkiem powiedziałem krótko, że gmina Myśliborz chciałaby również, żeby marszałek był współautorem tego sukcesu, jakim będzie niewątpliwie uruchomienie strefy inwestycyjnej przy węźle zjazdowym w Renicach. I że te niewielkie w skali całego regionalnego programu operacyjnego pieniądze pozwolą na to, aby marszałek również mógł się z tego sukcesu cieszyć. Natomiast w sytuacji oceny negatywnej, gdzieś tam między wersami tłumaczyłem, jakie mogą być tego konsekwencje dla pana, dla Urzędu Marszałkowskiego. Bo Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jest jedynym urzędem, który wymyślił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego formę kontraktów samorządowych dla tych gmin, które nie znalazły się w metropolitarnych obszarach przy Szczecinie i Koszalinie, ani nie weszły w specjalną strefę włączenia. To tylko u nas. Gdyby więc się okazało, że gmina Myśliborz nie uzyska tych pieniędzy na uzbrojenie strefy, no to poważnie będziemy się zastanawiać nad dalszym naszym byciem w kontrakcie, przepraszam. A tak się składa, że przecięcie, wyjście gminy Myśliborz z kontraktu, co oczywiście byłoby ostatecznością. Bo oczywiście dobrze pamiętamy, że są tam jeszcze 2 projekty edukacyjne, które zyskały pozytywną opinię na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Ale gdyby gmina podjęła decyzję o wyjściu z kontraktu, ten kontrakt się po prostu rozsypuje i zachwiany jest element spójności terytorialnej kontraktu. Takie były moje argumenty w rozmowie i przy tym wysłuchaniu mam nadzieję, że one dotarły. Zostało w tej chwili zostały jakieś dwa tygodnie na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego na temat naszego odwołania. Cierpliwie czekamy. Nie chcę przekazywać żadnych sygnałów, jakie otrzymuję, czy to pozytywnych, czy to negatywnych, bo tego już się nauczyłem, że hop, będziemy mówili po tym, jak przeskoczymy, a nie podczas rozbiegu, bo już raz ten rozbieg nie wyszedł. Natomiast osobiście nadzoruję tę sprawę, jestem w stałym kontakcie i mam nadzieję, że te szanse zostaną wyrównane w kontekście wszystkich beneficjentów, które składały swoje wnioski w ramach kontraktu samorządowego. Jak tylko uzyskam pewną na 100% informację, że jednak zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu, oczywiście przez Biuro Rady takie informacje Państwo otrzymacie. Jeśli zaś idzie o drugi wyjazd, o drugą porcję wyjazdu, bo to się wszystko działo właściwie w jednym tygodniu, czyli spotkanie w Warszawie. Od razu tłumaczę,
dlaczego nie uczestniczyła w nim pani starosta powiatu myśliborskiego, pani Danuta Patkowska. Spotkanie było umówione na 12 kwietnia pierwotnie pod kątem możliwości obecności pana posła Leszka Dobrzyńskiego, ponieważ w dniach 11-13 kwietnia byłoby plenarne posiedzenie Sejmu. On o to prosił, żeby tak konstruować termin tego spotkania, by mógł w nim uczestniczyć. Natomiast 4 albo 5 kwietnia otrzymaliśmy telefoniczną informację z Generalnej Dyrekcji z Warszawy, że no, dyrektora jednak nie będzie, że są narady, więc albo będzie to końcówka kwietnia, następne spotkanie w końcówce kwietnia albo na początku maja, albo za 2 dni zapraszają do Generalnej Dyrekcji, 7 kwietnia. Oczywiście ja wiem, że się nie dyskutuje w takiej sytuacji i wzięliśmy to spotkanie 7 kwietnia i na nie natychmiast pojechaliśmy. Natomiast historia z panią starostą i z panem posłem toczyła się swoją drogą. Oni spotkali się, pani starosta była w Warszawie 12 kwietnia, w swoich również tematach. Z tego co wiem, to w temacie pozyskania pieniędzy na dalszą modernizację budynku Urzędu Starostwa Powiatowego przy ulicy Północnej, ale temat obwodnicy Myśliborza również się pojawił, ponieważ następnego dnia otrzymałem kopię interpelacji złożonych przez wszystkich posłów z Zachodniopomorskiego Prawa i Sprawiedliwości, z panem posłem Leszkiem Dobrzyńskim i z panem wicemarszałkiem Joachimem Brudzińskim na czele. Potrzebowaliśmy tego bardzo, bo to są takie dwa elementy układanki. Wrócę teraz do tego spotkania 7 kwietnia i powiem o tym pierwszym. Spotkaliśmy się w Warszawie z panią dyrektor Iwoną Stępień-Pilipczuk. Jak ja tylko usłyszałem telefonicznie to nazwisko, natychmiast powiedziałem, że bierzemy i jedziemy, dlatego że pani Iwona Stępień-Pilipczuk to jest była wicedyrektor przez ponad 20 lat oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, a w roku 2008 i 2009 była dyrektorką tego oddziału. I to za jej kadencji wszystkie te elementy proceduralne, które udało się zrealizować, począwszy od dokończenia projektu obwodnicy przez firmę Transprojekt Gdański na kwotę prawie 3 milionów złotych, 2800, oraz wszystkie formalności związane z wykupem gruntu i przystąpieniem do wykupu gruntów, a przede wszystkim uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2009 roku, które wydał wojewoda zachodniopomorski, były za jej kadencji. To spotkanie w Warszawie, poza tym my się znamy, ja osobiście zapraszałem panią wicedyrektor na konferencję, która odbywała się w 2008 roku w sprawie obwodnicy w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Więc to spotkanie wyglądało diametralnie różnie od tego, które mieliśmy rok poprzednim z panem wiceministrem Rynasiewiczem, któremu trzeba było wyjaśnić, w którym w ogóle zakątku Polski mieści się takie miasto jak Myśliborz. Z panią dyrektor nie mieliśmy tego problemu, była przygotowana, miała przed sobą mapy, dokumenty i dyrektora departamentu, który pracuje nad programem, nad zmianami w programie budowy dróg krajowych do 2023 roku. Pani dyrektor jest osobą prostolinijną, nie owijającą w bawełnę, nie ściemniającą, mówiąc kolokwialnie, i powiedziała nam wprost, że są dwa argumenty, które ona zbadała, związane z budową obwodnicy, z tą inwestycją, podnoszone przez tych, którzy nie widzą realizacji tej inwestycji w programie. Po pierwsze, to jest fakt, że program przyjęty jeszcze przez poprzedni rząd obejmuje swoim zasięgiem inwestycje drogowe na kwotę 200 miliardów złotych. Ale budżet, jaki przyznano Generalnej Dyrekcji, wynosi 110 miliardów złotych. A więc brakuje 90 miliardów do spięcia tego programu. Jak powiedziała, zakładam, że po przetargach pozostanie może jeszcze, doda się jeszcze 40-50 miliardów, to wciąż oznacza deficyt na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych do realizacji tego programu na lata 2015-2023. W związku z tym, mówi do nas pani dyrektor i mrozi nas z tymi informacjami,
Ona dostała powołanie na to stanowisko w lutym tego roku z konkretnym przykazaniem, żeby zracjonalizować ten program. To znaczy usunąć z niego tyle zadań, żeby ten program był racjonalny do wykonania. A nie, i to mówiła patrząc nam w oczy, a nie żeby coś do tego programu dokładać. To już oznaczało, że ta piłka została wykopana z boiska. Dodała jeszcze ten drugi argument, prosząc nas, żebyśmy się obrócili i spojrzeli na mapę, gdzie różnymi kolorami były oznaczone poziomy strumienia samochodowego, które obciążają odpowiednie odcinki dróg. Pokazała nam te w większości planowane obwodnice znajdujące się przy tych miastach, które są w ciągu planowanej drogi ekspresowej lub autostrady. No i powiedziała to, teraz porównajcie to do tego strumienia, który jest oznaczony tym delikatnym zielonym kolorem w waszym mieście. No różnica była galaktyczna. I to jest kolejny argument, który nam powiedziała, który jest podnoszony przez urzędników generalnej i w ministerstwie, że w kontekście tego potężnego ruchu, jaki jest przy tych innych miastach, ten ruch, jaki jest w Myśliborzu, jest niezauważalny. I ta piłka już właściwie wyfrunęła nam wtedy z boiska. Ja wiedziałem, czy my wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko podczas tej rozmowy, aby tę piłkę w boisku utrzymać. I jeżeli możemy powiedzieć o tym, że jeszcze to światełko się pali, to właśnie w takim kontekście, że utrzymaliśmy tę piłkę w boisku. Przede wszystkim odniosłem się do tego argumentu dotyczącego poziomu ruchu. Wiedziałem, że z panią dyrektor argumenty emocjonalne, że miasto się sypie, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, kamienice, baszta, brama, most, że ona o tym wszystkim wie i nie ma sensu się powtarzać, bo to nie zrobi na niej żadnego wrażenia. Natomiast odczytałem fragment z pisma Generalnej Dyrekcji Oddziału Szczecińskiego podpisany przez pana dyrektora Rajkiewicza, w którym było napisane wyraźnie, że z tym ruchem, z tym wzrostem poziomu natężenia ruchu w Myśliborzu jest krytycznie, że między rokiem 2010, a więc właściwie synchronicznie do oddania drogi ekspresowej S3, a kolejnymi pomiarami w roku 2015 ruch w obrębie drogi krajowej numer 26, a więc od węzła zjazdowego w Renicach do miasta, wzrósł o ponad 30%. Natomiast ruch na drodze krajowej numer 23, bo ja przypominam, że to są dwie drogi krajowe, które kumulują się w mieście, czyli droga na Chojne, no to jest wzrost o ponad 15%. Razem to niemal o 50% wzmożony ruch. Więc broniłem tego, że nie można mówić, że ten ruch w mieście jest mały. Ciągle wzrasta. To był pierwszy argument i drugi argument to pieniądze. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi i dlaczego decyzje są negatywne, to można podejrzewać, że po prostu chodzi o pieniądze. Przypomniałem pani dyrektor o tym, jakie już kwoty zostały wydatkowane. 2 800 000 zł projekt, a dzięki projektowi uzyskanie decyzji na budowę. 4,5 miliona złotych to jest odszkodowanie, które gmina powinna była dostać od Skarbu Państwa, przekazując grunty pod budowę obwodnicy. My się z tego zrzekliśmy, my więc ponieśliśmy koszt 4,5 miliona złotych. Plus 600 tysięcy złotych, który samorząd poniósł bezpośrednio z budżetu gminy na wykup dodatkowych elementów, działek, które brakowały do tego, aby uzyskać cały ten ciąg 3,5 kilometra. Razem 8 milionów złotych już wydatkowanych na realizację tej inwestycji. Plus pozwolenie na budowę od 6 lat. Usłyszeliśmy wtedy, to jest argument. No to wyszliśmy dalej tym krokiem i o tym pani dyrektor nie pamiętała, że istnieje porozumienie podpisane między Myśliborzem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, w którym gmina Myślibórz deklaruje udział w tej inwestycji na poziomie dodatkowych 8 milionów złotych. Wkład ma polegać na budowie dróg wspomagających, które później gmina ma przejąć ma się stać ich właścicielem, to będą drogi gminne. To zrobiło wrażenie na pani dyrektor.
natychmiast tam się odbyły jakieś porozumiewawcze rozmowy z tym szefem tego departamentu, bo to daje kwotę już w tej chwili 16 milionów złotych, a przy obecnej wycenie tej inwestycji, jeżeli odejmiemy od całej kwoty te 16, które gmina wydała i deklaruje do wydania, zostało 35 milionów. 35 milionów, więc pani dyrektor, z tego się już robi kwota tylko 35 milionów. W morzu 200 miliardów złotych to jest główka od szpilki. No i wtedy dodałem jeszcze jedną deklarację, którą teraz dopiero przyznaję się bez bicia, z państwem oficjalnie i publicznie się dzielę, że jeśli generalna będzie rekomendować ujęcie tej inwestycji w swoim programie, to gmina Myślibórz te 5 milionów złotych z tych 35 wydobędzie choćby spod ziemi. Jeżeli od tego miałoby zależeć uruchomienie tej inwestycji, my tę kwotę znajdziemy. 13 milionów, panie Marku, tak. 8 plus 5, czyli pozwoliłem na to, pozwoliłem sobie na to, aby utrzymać tę piłkę jeszcze w boisku na taką deklarację. Ona wcześniej była skonsultowana jeszcze z panią skarbnik. W zależności od tego, w którym roku inwestycja byłaby uruchamiana, bo jeśli zostaniemy wpisani do programu, to nie znaczy, że w 2017 natychmiast rusza obwodnica. W zależności od tego, w którym roku byłaby uruchomiona, czy w 2017, czy na przykład w 2020, wzięcie kredytu lub wyemitowanie obligacji na kwotę 13 milionów złotych, biorąc pod uwagę fakt, że na koniec grudnia 2016 zejdziemy poniżej 30% zadłużenia, nasze zadłużenie wzrosłoby od najwyżej 50% do 50%, a mamy tę skalę, nie możemy przekroczyć linii 60%, do nawet 42% zadłużenia. Czyli taka deklaracja z mojej strony nie naruszyłaby w żaden sposób płynności finansowej gminy i nie zbliżyłaby nas do jakiegokolwiek zagrożenia. Taką deklarację złożyłem. Pani dyrektor poprosiła mnie, co ważne, ona zadzwoniła jeszcze tego dnia, kiedy już wróciliśmy, kiedy byliśmy już właściwie w Myśliborzu. No pierwszy raz ktoś z tak wysoko postawionej rangą osoby oddzwania, jest jakiś natychmiastowy odzew i zainteresowanie. No to odebrałem jako coś bardzo pozytywnego. Wskazała mi, abym natychmiast te dane finansowe przedstawił w formie pisemnej, wysłał do szefa jej, pana Bojarowicza, szefa Generalnej Dyrekcji w Warszawie, do Szczecina, do pana Rajkiewicza, do ministra infrastruktury i budownictwa, pana Adamczyka, do wszystkich i pism, które gmina uzyskała w tej sprawie. I nie wiem, co jeszcze można zrobić w tej sprawie. Do końca maja nowy rząd ma przyjąć ten program ze zmianami. Program budowy dróg krajowych i autostrad. Generalna dyrekcja w Warszawie deklaruje, że będzie rekomendować ujęcie inwestycji, na które już wydatkowano pieniądze. Taki status ma inwestycja związana z budową obwodnicy Myśliborza. Kiedy w Myśliborzu wizytował pan wojewoda Piotr Janiak, pani starosta przekazała w moim imieniu komplet dokumentów z prośbą o wsparcie. Na drugi dzień również mieliśmy telefon z Urzędu Wojewódzkiego od dyrektora Departamentu Budownictwa i Dróg, który prosił i raz jeszcze o przesłanie wszystkich dodatkowych, kompletnych dokumentów, decyzji i pism, które gmina uzyskała w tej sprawie. I nie wiem, co jeszcze można zrobić w tej sprawie. Do końca maja nowy rząd ma przyjąć ten program ze zmianami. Program budowy dróg krajowych i autostrad. Generalna dyrekcja w Warszawie deklaruje, że będzie rekomendować ujęcie inwestycji, na które już wydatkowano pieniądze. Taki status ma inwestycja związana z budową obwodnicy Myśliborza.
To jest ta część merytoryczna. Część polityczną wykonują, mam nadzieję, posłowie z naszego regionu, interpelując w tej sprawie do ministra. I tyle na dzień dzisiejszy wiem i przekazuję Państwu całą wiedzę, którą mam w swojej głowie. Jaki jest stopień prawdopodobieństwa ujęcia tej inwestycji w programie budowy dróg krajowych i autostrad? Nie odważę się tego powiedzieć. Nie wiem. Wiem tylko, że jeżeli Państwo jeszcze coś możecie podpowiedzieć, z kim jeszcze rozmawiać i do kogo, do jakich jeszcze drzwi zapytać, zapukać, to proszę dać mi znać. Kiedy tylko pojawi się jakaś informacja w tej sprawie, oczywiście natychmiast Państwu przekażę. Wracam teraz do wszystkich chronologicznie przedstawionych zapytań. Wracam do pytania pana Piotra Kuzyka o spotkanie z panią prokurent w firmie Ecomyśl, z panią Amundi Montulé, która w tej chwili już definitywnie jak gdyby przejęła kierownictwo firmą. Ojciec się jak gdyby już chyba wycofuje pomału na emeryturę. To jest młoda kobieta, bardzo taka dynamiczna, aktywna, z którą przy pierwotnym spotkaniu zwróciłem jej uwagę na fakt, że były kiedyś deklaracje składane przez pana Rogera Montulé. Ona powiedziała, że wszystkie deklaracje, które złożył ojciec, ona podtrzymuje. Odbyły się takie dwa ogólne spotkania dotyczące budowy świetlicy, które ma być jednocześnie centrum OZE, centrum odnawialnych źródeł energii. No i powiedziałem, że gmina Myślibórz warunkuje rozpoczęcie tej inwestycji partnerstwem publiczno-prywatnym, czyli zaangażowaniem ze strony Ecomyśl w tę inwestycję. Ona powiedziała, że taka deklaracja jest. Po drugim spotkaniu zadecydowaliśmy, że teraz my musimy rozpoznać, my w sensie urząd, w jaki sposób skonstruować to partnerstwo. Najłatwiej by nam było, gdybyśmy dostali te pieniądze od Ecomyśla i to my rozpoczęli całą procedurę zamówienia publicznego i ją sobie prowadzili. Natomiast problem pojawi się w momencie, kiedy w jakiej formule my mamy otrzymać te pieniądze, bo jeżeli to byłaby darowizna, to zostaniemy obciążeni podatkiem i to sporym. To spotkanie było świeże, więc w tej chwili nasi specy od podatków i VAT-owcy szukają takiej drogi. I jak tylko będziemy ją mieli gotową, przystąpimy do negocjacji. Myślę, że jest realne rozpoczęcie tej inwestycji jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o spotkanie z panem Rutkowskim Drozdem z Enei, bardzo trudne spotkanie, bardzo dosyć nerwowe spotkanie, ponieważ państwo przekazujecie mi w imieniu mieszkańców interpelacje na temat problemów z oświetleniem, denerwując się słusznie zresztą, że takie problemy występują. Ja to przekazuję dalej w niemal identycznej formie. No panowie tłumaczyli się, posypywali głowę popiołem, że uczą się jeszcze tego terenu, ale że już w tej chwili mają opanowane i że takich problemów już dalej być nie powinno. Natomiast kwestia powrotu posterunku Enei w Myślibożu nie widzą możliwości. Ja im mówiłem, że to wytracicie na wizerunku, bo to miasto powiatowe będzie oceniać taką decyzję tak jak będzie. Szanowni Państwo, ja im powiedziałem naprawdę, że gmina sfinansuje, bo oni by komputeryzację, informatyzację całego posterunku, nie. Że my wyposażymy ten posterunek we wszystko, co trzeba, nie. Kupimy samochód nawet, jeśli będzie trzeba, nie. Nie, to są decyzje, które zapadły już przed laty, w poprzednich kadencjach, restrukturyzacja na górze i nic się na to nie da poradzić. Taką usłyszeliśmy odpowiedź w tej kwestii. Czekam, ja powiedziałem, że w takim razie bardzo proszę o sformułowanie tego mi jeszcze raz w formie pisemnej z uzasadnieniem, dlaczego to jest niemożliwe. Proszę mi wierzyć, że próbowaliśmy podejść z każdej strony, nawet w częściowym finansowaniu tego posterunku. Na to usłyszeliśmy argument, że Enea, jak pan wie, panie burmistrzu, Enea to nie jest biedna firma, tutaj nie jest to dla nas problem. No to dlaczego zlikwidowaliście posterunek, pada pytanie z naszej strony.
Restrukturyzacja. No jeżeli ja rozumiem restrukturyzację, że podwaliną tego są, jest chęć cięcia kosztów. Zlikwidować coś jest bardzo łatwo, odtworzyć już znacznie trudniej. Jest jeszcze jeden taki temat poruszony przez Państwa w pytaniach do sprawozdania, który wygląda dosyć podobnie. Ale idę po kolei. Pani radna Magdalena Baczyńska-Warżała w sprawie zabytków. Odbyło się dopiero jedno spotkanie tej komisji. Przypomnę, że tam jest kwota 100 tysięcy złotych, natomiast wniosków było 6 lub 7. 6. Na kwotę znacznie przekraczającą to, co mamy zapisane w naszym budżecie. Składały nie tylko parafie, ale również osoby fizyczne, właściciele zabytkowego kościółka w Rościnie, tego XIII-wiecznego murowanego, którzy mają tam jakiś pomysł na uruchomienie czegoś tam w środku, potrzebują pieniędzy na dalszą restaurację. Będzie jeszcze jedno spotkanie, na którym zapadną dopiero ostateczne decyzje w tej kwestii. No i kwestia, o którą pytał pan radny Jerzy Warachowski razem z panem radnym Rafałem Topolskim, spotkanie z panią Urszulą Pańką z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwestii pozyskania dodatkowych pomieszczeń na przedszkole. To jest podobny taki przykład, że łatwo coś zlikwidować, a później bardzo trudno odtworzyć. W latach, pod koniec lat 90., na początku XXI wieku, kiedy likwidowano przedszkola, budynki oddawano pod inne użytkowanie. Dzisiaj my odczuwamy tego konsekwencje. W latach ostatnich, mam na myśli poprzednią kadencję, problem miał się rozwiązać samoistnie ze względu na ustawę, która zobowiązywała dzieci sześcioletnie do wcześniejszego pójścia do szkół. Ale nikt nie miał możliwości odmówienia prawa rodzicom do odroczenia dziecka. Dziś wchodzi nowa ustawa w życie, weszła nowa ustawa, która znosi obowiązek sześciolatków. Rodzice, nikt nie ma prawa odebrać rodzicom decydowania, do którego przedszkola chcą posłać dziecko. Rodzice, większość rodziców nie widzi możliwości posyłania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych przy szkołach. No i rzeczywiście problem zaistniał w tej chwili. Problem dotyczy dzieci 3-4-letnich w tej chwili. Brakuje miejsc. Alternatywy, nad którymi pracujemy, są dwie. Jedna to pozyskanie dodatkowego pomieszczenia właśnie od CDIDN-u, naszego oddziału myśliborskiego. I tego dotyczyło nasze spotkanie z panią dyrektor Urszulą Pańką. I kolejne spotkanie ma się odbyć zaraz po długim weekendzie majowym. Nie chcę też Państwu w tej chwili mówić jakichś zdecydowanych deklaracji, bo te rozmowy trwają. Ale być może uda nam się zaproponować Zachodniopomorskiemu Centrum Doradztwa inną lokalizację. Być może. Nad tym pracujemy. Po to, aby móc pozyskać cały ten budynek i stworzyć tam centrum przedszkolno-żłobkowe. Takie wyjście byłoby dla nas najlepsze, rzekłbym nawet idealne. Ale nie chcę też wyrokować, czy to się uda. To jest jedno rozwiązanie, nad którym pracujemy. I drugie rozwiązanie to pomieszczenia, które mamy przy budynku szkoły podstawowej numer 2. Czy tam nie udałoby się utworzyć trzeciego przedszkola w Myśliborzu? A i tak patrzę jeszcze na pana radnego Marka Anczaka, z którym też rozmawiałem na ten temat. I przypominam się, że jest jeszcze trzecia alternatywa. Czyli spotkanie ze stowarzyszeniami, które mają w swoim statucie takie możliwości, takie działania i również zainspirowanie do tworzenia przedszkola prywatnego, które mogłoby być również w jakimś zakresie współfinansowane ze środków budżetowych gminy. Będziemy więcej wiedzieć po długim weekendzie i po spotkaniu z panią dyrektor Pańką. I o tym oczywiście będę na bieżąco Państwa informował. Przechodzę do dalszych pytań. Pan radny Marek Anczak pytał o spotkanie z panem dyrektorem, wicedyrektorem, panem Arkadiuszem Janowiczem w Szczecinie, który jest wicedyrektorem w programie rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo ciekawe, bardzo konstruktywne spotkanie.
Również jechaliśmy z wnioskami, z uzupełnieniem wniosków do tych naszych trzech sołectw, w których planujemy modernizację dróg z Prowu, czyli Kieszków, Golenice, Sitno. Poprosiłem o spotkanie z panem dyrektorem, bo mamy problem z drogą w Sitnie. Pojawiają się interpretacje urzędników Prowu, że to nie będzie modernizacja, lecz remont drogi. W związku z tym dofinansowanie na to zadanie wisi pod dużym znakiem zapytania. No więc to spotkanie służyło głównie temu, aby pan dyrektor mógł osobiście spojrzeć na ten projekt i ewentualnie, gdybyśmy mogli jakieś dodatkowe argumenty, dodatkowe wnioski w tej sprawie przedstawić, to żeby dał nam znać. Był troszkę zaskoczony moją wizytą, to prawda. Ale wiecie państwo, kampania wyborcza rządzi się własnymi prawami. Wszyscy o tym wiemy. Bywa gorąco, ale między kampanią wyborczą a kolejną jest tylko i wyłącznie praca merytoryczna. Ja nie mam prawa, jakiekolwiek moje osobiste uczucia, odniesienia, emocje nie mają prawa zaistnieć w mojej pracy. W każdym, kto jest na jakimś stanowisku, który może nam pomóc, widzę tylko i wyłącznie partnera. Tak też rozmawialiśmy, jak partnerzy, którzy w tym wypadku jeden może pomóc drugiemu. I inaczej tego absolutnie nie widzę. Jeśli chodzi o kontrolę bieżącą, kontrolę doraźną, to nie było na jakieś zgłoszenie, na jakiś wniosek z Państwowej Inspekcji Pracy. Pani inspektor Małgorzata Klowan, nie pierwszy raz w Myślibożu, bardzo otwarta, bardzo sympatyczna kobieta, jednocześnie bardzo merytoryczna, której wnioski bierzemy zdecydowanie do realizacji. Ja tutaj będę musiał na ten wniosek pana radnego Zbigniewa Chojeckiego skonsultować się z mecenasem, czy ja mogę ten protokół ujawnić, bo tam pojawiają się pewne dane osobowe, ale ja bym z tego tajemnicy nie czynił, bo protokół jest pozytywny, w sensie ocenia pozytywnie pracę urzędu. Na przykład nie stwierdza żadnych... Kontrola opierała się między innymi na anonimowej ankiecie, która była wypełniana przez pracowników moich urzędu dotyczących ewentualnego mobbingu ze strony pracodawcy. Nie stwierdzono żadnego takiego przypadku. Więc albo rzeczywiście atmosfera pracy jest super, albo ten mobbing jest już tak wysoko postawiony, że wszyscy boją się stwierdzić, że coś takiego istnieje. Żartuję oczywiście. Cieszę się, ponieważ z tej ankiet wynika, że atmosfera pracy w urzędzie jest dobra. I to jest dla mnie bardzo ważne. Otrzymaliśmy kilka uwag dotyczących regulaminu pracy, świeżego, nowego, który będziemy w tej chwili wprowadzać, oraz regulaminu organizacyjnego, który będziemy wprowadzać w czerwcu, panie Marku. To było spowodowane pewnymi przesunięciami, pewnym montażem jeszcze z Wydziałem Inwestycji, który będzie w tym regulaminie organizacyjnym, jak gdyby na pierwszej linii frontu tego, co będzie się działo w tej kadencji i w najbliższych latach, bo tych zadań będzie bardzo dużo. I skonsultuję tylko później, jak to może wyglądać, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód. Przekażę oczywiście protokół z tej kontroli. Pani radna Małgorzata Piwowarczyk pytała o spot promocyjny, spotkanie z panem Kamilem Kuklewskim. To jest spotkanie, które odbyło się jak gdyby z inicjatywy pani dyrektor Magdaleny Szymczyk, która z tą firmą współpracuje już od jakiegoś czasu. Spotykała się wcześniej przy wykopaliskach archeologicznych w gminie Woleszkowice w Chwarszczanach. No, chłopaki chciałyby wejść na nasz rynek i sprawdzić, czy mogą z nami współpracować. Ja oczywiście nie zamykam nikomu drzwi, natomiast postawiłem warunek, że ten pierwszy element współpracy będzie się odbywać w ramach wolontariatu z ich strony. Za ten spot nie zapłacimy ani złotówki. Jest on w przygotowaniu. To jest spot, który ma promować gminę przed jarmarkiem klasztornym. Krótki również, bo my się spotkaliśmy tego dnia, prawda, pani Małgosiu, na cmentarzu wojennym, kiedy panowie uruchamiali tego drona, który robił zdjęcia. Między innymi właśnie tak też to będzie wyglądać. Nie kosztuje nas to ani złotówki.
O obwodnicy już mówiłem. Pan radny Piotr Rygiel pytał o spotkania z panem Arkadiuszem Mazepą i z panem Arkadiuszem Janowiczem. To tu wspomniałem, z panem Janowiczem rozmawialiśmy tylko o drogach złożonych do PROW-u, z panem Arkadiuszem Mazepą tylko i wyłącznie o kontrakcie samorządowym, o tych 3 milionach na uzbrojenie strefy. Natomiast w Pomeranii wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci usłyszeli jedną niezbyt pozytywną informację, mianowicie takie, że uruchomienie Interregu 5A, który będzie działał niemal na identycznych zasadach jak do tej pory, czyli musi być miasto partnerskie w ramach tego samego euroregionu, więc my jesteśmy w cudzysłowie skazani na Neuhardenberg i na Prenzlau, natomiast Zoltau jest poza zasięgiem. Natomiast informacja zła jest taka, że Interreg najszybciej ruszy w czerwcu. Natomiast imprezy miasta zaplanowały gminy na kwiecień, na maj. Pierwotnie miał być w lutym uruchomiony, później w marcu, a w tej chwili usłyszeliśmy od pana Bartnika, że w czerwcu, że te gdzieś... A formalnie wniosek na dofinansowanie z Interregu trzeba złożyć na 3 miesiące przed. Więc Jarmark Klasztorny mamy już dofinansowanie z głowy. I to były negatywne, wywołało to burzę dyskusji, negatywne odczucia. Pan Bartnik mówił, że to nie jest w żaden sposób wina Szczecina, że tak nie czuję, że rymuje, tylko gdzieś między Warszawą a Ministerstwem Brandenburgii to utknęło. Natomiast te gminy, które zaplanowały swoje wydarzenia kulturalno-artystyczne, albo rezygnują z nich, albo finansują ze środków własnych. My próbujemy jeszcze położyć wniosek dotyczący Jarmarku Klasztornego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ w ramach Jarmarku ma odbyć się jeszcze sympozjum naukowe. Może uda nam się chociaż z tego źródła jakieś dodatkowe pieniądze pozyskać. Jeśli chodzi zaś o Zoltau, pozostają nam Jugendwerki, z których korzystamy, czyli współpraca młodzieży. I to w ramach Pomeranii robimy. Przykładem jest współpraca między Szkołą Podstawową nr 2 a Szkołą Podstawową w Zoltau. W ostatnich tygodniach taka wymiana młodzieży miała miejsce. Pan Rafał Topolski pytał o sprawy z przedszkolem i żłobkiem, które spędzają nas sens powiek. Tak. 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 Pan radny Zbigniew Kojecki pytał o kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli nie będzie żadnych formalnych przeciwwskazań formalno-prawnych, oczywiście przekażę ten protokół. Okej. Okay. Pani wiceprzewodnicząca Wiesława Ścibiorska pytała o to, jak wygląda współpraca w przypadku badań mamograficznych. Taka, że rezerwujemy danego dnia miejsce przy ratuszu, zmieniając organizację i wszelkie media, które są niezbędne również. Jeśli chodzi o to zadanie dotyczące, ewentualne zadanie dotyczące szczepień dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Zastanawiamy się nad tym zadaniem, aby włączyć je w ten program wspierający myśliborskie rodziny. Ten program będzie prowadzony w naszym zamyśle przez Ośrodek Pomocy Społecznej jako najbardziej kompetentna jednostka, która mogłaby rozpocząć pracę nad tym programem. Jeżeli zamierzamy wprowadzić ten program od przyszłego roku budżetowego, bo on nam w naszych planach zaczyna się rozrastać również w sporych kwotach, to będziemy chcieli składać wniosek do konkursu marszałkowskiego. Do końca kwietnia taki konkurs będzie w przyszłym roku przez Urząd Marszałkowski otwierany i tam istnieje możliwość zdobycia dofinansowania na tego typu działania. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. I wydaje mi się, że wyczerpałem odpowiedzi na pytania, które Państwo złożyliście. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Panie burmistrzu, zajęło to panu równe 40 minut. Czy wszyscy państwo otrzymali odpowiedzi? Wobec czego przechodzimy do następnego punktu. Punkt 12. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Warachowski zaczyna. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Panie burmistrzu, pierwszą sprawę, to jest taka sprawa, interpelacja do załatwienia w zasadzie od zaraz. Mianowicie
wielu mieszkańców Myśliborza zwracało mi uwagę na bardzo słabą ścieżkę dźwiękową relacji z sesji. Są ludzie, nasi mieszkańcy, którzy bardzo żyją tymi naszymi sesjami, nie przychodzą tu osobiście, ale śledzą w radiu i w telewizji. I zwracano mi uwagę, że przekaz był bardzo niewyraźny. Nie można było zrozumieć, były w ogóle pewne niedociągnięcia w tej relacji. Więc tutaj korzystając właśnie z obecności naszej telewizji, ja myślę, że jeśli nie pan burmistrz, to ja już wstępnie rozmawiałem, być może to wyjaśnienie do naszych mieszkańców dotrze od strony tutaj przedstawicieli naszej telewizji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy tutaj taką mam propozycję, stworzenie listy planowanego harmonogramu napraw chodników na terenie gminy Myśliborz. Skąd akurat ten pomysł? Praktycznie co sesja występują tutaj kolejni radni z propozycją naprawy bądź też w ogóle przełożenia, położenia jakiejś tam części chodnika. To się cały czas powtarza. Ja pamiętam w zeszłym roku zwracałem się z interpelacją odnośnie ulicy Mickiewicza. Tam sprawa wyglądała tego typu, że mieszkańcy wyremontowali swoje domy i po prostu prosili, żeby w pewnym sensie gmina partycypowała i przynajmniej chodnik wymieniła. Z tego, co w odpowiedzi usłyszałem, że jest ta ulica jakby objęta takim planem, z tym, że no troszeczkę mieszkańcy mają pewne obawy, bowiem jeśli słyszą co sesja, że jakiś nowy chodnik dochodzi i słyszą w odpowiedzi, że tak, pochylimy się nad tym. Więc proponowałbym, aby może pokłonić się ku temu, aby stworzyć taki ranking, taką listę chodników, którą by po prostu zaakceptowali radni. Żeby to nie było coś, że jeden radny wymyśla dla swojego regionu i jeśli byśmy zaakceptowali taką listę, wówczas sami mieszkańcy, naprawdę proszę mi wierzyć, że ja sam jako powiedzmy mieszkaniec Myśliborza zupełnie inaczej będę oczekiwał na jakąś inwestycję, jeśli nawet usłyszę, że to będzie w 2022, ale żeby to był jakiś konkret. Natomiast jeśli mieszkańcy słyszą, że tak, no problem jest ważny, ale nie określimy jakiejś daty i ich harmonogramu, no to są zawiedzeni. Druga interpelacja. Panie burmistrzu, zwracam się po raz trzeci. Obiecał pan ostatnio, że będzie toaleta na placu zabaw. Zbliżamy się już do sezonu, aby uniknąć raz jeszcze tak tych wszystkich toalet takich podkrzaczkowych, że się tak wyrażę. No po prostu jest to troszeczkę takie upokarzające jednak i chciałbym, żeby tutaj słowo zostało dotrzymane i ten problem jakoś rozwiązany. Były próby rozwiązania tego problemu oznaczeniem strzałkami dojścia do toalet w Osirze, ale spełzło to na niczym i w dalszym ciągu można było zaobserwować obnażanie się szczególnie dzieci na tym placu zabaw. Także bardzo proszę o załatwienie tej sprawy. I trzecia, ostatnia interpelacja, która jest dosyć istotna. Niedawno wynikła też w zasadzie od mieszkańców, chociaż ja się sam też nad tym zastanawiałem. Panie burmistrzu, mamy sytuację tego typu, że gmina świadczy bardzo dużą pomoc socjalną, wszelkiego typu mieszkańcom Myśliborza. Na ostatnich komisjach szeroko również rozmawialiśmy na temat mieszkań socjalnych, komunalnych, z problemami ze ściągalnością finansową. Mamy tutaj wielkie problemy. No, ustawodawca, jak na komisji się dowiedzieliśmy, w zasadzie wykpił się i cały problem rzuca na barki gminy, ale nie do tego zmierzam. Wiem, że są gminy, które są w lepszej kondycji finansowej, ale rozwiązały częściowo problem porządku w mieście poprzez kontrakt, poprzez regulamin, który zobowiązuje tych odbiorców
tej pomocy socjalnej, finansowej oraz dłużników do prac porządkowych na terenie obszaru swojej gminy. Są takie, ja ostatnio próbowałem skonsultować to z panią sekretarz, trochę było mało czasu, więc rozumiem, że nie dotarliśmy do tych gmin. Prosiłem po prostu o kontakt, żeby oni nam przygotowali swego rodzaju wzorce do rozwiązania akurat takiej. Myślę, że to byłoby uczciwe w stosunku do pozostałych mieszkańców miasta i gminy w ogóle Myśliwórz, którzy nie mają żadnych zaległości, nie biorą, nie korzystają z żadnej pomocy socjalno-finansowej, żeby powiedzmy ci ludzie, którzy z tego korzystają, może pomogli w rozwiązaniu nieraz nawet takich spraw jak porządek. Dziękuję bardzo.